Idzie to. Witam w kolejnym materiale dzisiaj o tym, jak się przygotować na pierwsze 100 km na rowerze. Materiał, który już powinien być dawno temu u mnie na kanale, ale jakoś nie wiem czemu dopiero teraz, że się zmobilizował tak rychtyk. No już robiłem kiedyś materiał, jak się przygotować na trasy 500 do 1000 km, ale to taki materiał do pewnej grupy rowerzystów, takiej co naprawdę już są bardziej wkręceni i szukają kolejnych wyzwań, a dzisiaj taki właśnie odcineczek 100 km, czyli taki pikuś w rowerowym świecie, aczkolwiek do niektórych jest to wyczyn wręcz z kosmosu, o czym powiem później. Także zapraszam na materiałek. No generalnie mam tak chyba z 5 punktów i każdy coś omówia. Punkt pierwszy to jest oczywiście rower. Wiadomo, jak mamy kolażówkę leciutko na cienkich, gładkich oponach, jak mamy teren taki płaski, jak mamy asfalt, no to wiadomo, że 100 km przejadymy właśnie najlżej, w najkrótszym czasie, na najmniejszym obciążeniu organizmu. Natomiast jak już mamy na przykład taką Jura krakowsko-częstochowsko, mamy szutry, czyli też pagórki, rower taki gravel albo MTB na kolcach, no to wiadomo, że z takim 100 km to się będziemy już dłużej męczyć, więc może niekoniecznie jest to najlepszy wariant na pierwsze 100 km, jak ktoś ma jakieś obawy. No ale jasno widać, że im bardziej płasko i im rower lżejszy, tym szybciej przejadymy ten dystans. Jakiś pies tam szczekał. Kolejna kwestia to, prawda, wyposażenie takiego roweru i przygotowanie go. No wiadomo, przerzutki muszą być wyregulowane, hamulce muszą działać pięknie, geometria musi być dopasowana do naszej sylwetki, siodełko, no musi nam się jeździć na tym rowerze ogólnie wygodnie. Jak już od razu czujemy, że coś nam nie pasuje, to nawet nie ma co się wybierać w dalszą trasę. Taki rower warto wyposażyć w jakąś zapasową dętkę, pompka, łyżki do opon. Może się też przydać skuwacz do łańcucha i zapasowo spinka. Należy pamiętać, że spinki są o różnych rozmiarach, więc na przykład spinką ośmiorzędową, no spiąć łańcuch 11-rzędowy to będzie ciężko i odwrotnie. Ale to są już takie niuanse, które warto sobie przećwiczyć przed wyjazdem w domu na spokojnie, żeby już mieć taką pewność w terenie, jak się coś stanie, jakoś awaria, to wtedy 5 minut, 10 i problem naprawiony. A tak to by trzeba było pewnie dzwonić po kogoś albo po taksówkę, no i niepotrzebne to wszystko. Kolejna kwestia, trzecio, no to ubranie. Oczywiście 100 km to, jak powiedziałem, dystans taki pikuś, ale i do tego przejechać w dżinsach jak najbardziej i w koszuli wizytowej, aczkolwiek polecam mimo wszystko nawet już te najtańsze spodynki z taką podstawową wkładką za 50 zł, to już będzie naprawdę bardzo dobry wybór. I jakoś taka koszulka z przewiewnego materiału odprowadzającego wilgoć. Nawet najtańsza koszulka kolarsko za 30-40 zł to już jest coś naprawdę super na początek. Są, że w takim czymś jeździł i na 100 km to tam lajcik. Jak już mamy rower, ubranka, no to co jeść na takiej trasie? No oczywiście, prawda, przed wyjazdem możemy jeść w zasadzie wszystko. 100 km to jest taki dystans, który zabierze, no nie wiem, 4 godziny, 5, 6,
w ekstremalnych przypadkach 7, a to już naprawdę trzeba się wlec i mieć jakieś problemy na trasie, albo po prostu sobie to robić na zasadzie przejazd taki turystyczny, pełno zdjęć, co chwila się człowiek zatrzymie i tak dalej, odpoczynek wtedy jak najbardziej więcej czasu no to zajmie, ale mimo wszystko jest to wysiłek, te 100 km, że czasowo jest to ogólnie krótkie w świecie rowerowym, kiedy to ludzie jeżdżą ultramaratony po 3 tygodnie non-stop. Także na takiej trasie, jak se zjemy przed wyjazdem makaron, ryż, to jak najbardziej jest to odpowiedni posiłek. Mogą to być płatki jakieś tam z mlekiem czy coś. Mogą to być nawet słodycze, czyli chipsy, jakieś tam batony. Jak się tym zapchamy, to raczej nasz układ trawienny nie będzie miał z tym problemu. Oczywiście każdy ma inne preferencje, inne doświadczenia, ale generalnie zasada jest taka na krótkich dystansach, że to, co ci nie szkodzi na co dzień, to też ci nie zaszkodzi na 100-kilometrowej przejażdżce. Dopiero jak już bawimy się w ultramaratony, że jedziesz dzień, dwa, tydzień, no to wtedy już musimy jeść specjalistyczne posiłki, szybko, co się trawią, mało obciążające, co nie powodują żadnego dyskomfortu dla naszego brzuszka, no bo wtedy to jest nieprzyjemne. No więc generalnie w trasie trzeba wiedzieć, co się je na takich długich trasach, natomiast na krótkich dystansach to w zasadzie nie robi różnicy, więc jak se nawet po 50 km zjemy jakieś kolejne batony, banany, czy jakieś tam kurde lody, czy coś, to przynajmniej w moim przypadku nie robi to żadnego znaczenia. Nawet by szło zjeść bigos, czy tam jakoś grochówka i spokojnie do tych 100 km dokręcimy. No, jakby to już była trasa 200-300 km, no to wtedy już bych tutaj trochę jednak przyłożył się do tego, żeby zjeść bardziej dobry posiłek, taki lekkostrawny, taki niepowodujący problemów. No i to była czwarta rzecz. Piąta rzecz, myślę taką ogólnie. Najważniejsze to jest przygotowanie kondycyjne, motywacja, to co siedzi w głowie. Tak jak powiedziałem, no 100 km to jest taki pikuś w świecie rowerów, w świecie wyczynów, kiedy to ludzie właśnie robią maratony po 5000 km i muszą dziennie non-stop jeździć po 300-400 km, żeby zmieścić się w limicie czasowym. Także te 100 km to jest taka planeta Ziemia w porównaniu do na przykład Saturna. Jak najbardziej odważa się tak to porównać. 100 km to jest nic. I generalnie każdy człowiek, który prowadzi jakiś taki niezbyt leniwy tryb życia, nawet nie musi jeździć na rowerze, jest w stanie na strzał przejechać 100 km, kiedy na przykład wcześniej jeździł po 10, po 20 km. Wystarczy po prostu, no nie wiem, raz, dwa razy w tygodniu biegać, czy tam w piłka, czy gdzieś tam są do siebie jakieś tam bieganie, spacery jakieś takie systematyczne. Sprawdza się tutaj złoto, zasada kolarstwa. Żeby jeździć, to trzeba jeździć. I tu nawet nie trzeba robić jakichś systematycznych treningów 3 razy w tygodniu. Po prostu trzeba zmienić samochód na rower i forma sama przyjdzie z czasem. I powiem wam, 1000 km na rowerze, to do mnie to już jest, no sami wiecie, to jest po prostu, jest to wyczyn, aczkolwiek nie robi już do mnie żadnego wrażenia. 3000 km to już jest naprawdę wyczyn, na przykład maraton dookoła Polski. To jest nawet, jakby to powiedzieć, 100 km razy 30, ale nie do końca, bo im dłuższy ultramaraton, im więcej przejechanych kilometrów, tym coraz to dłuższy dystans, coraz kolejno to setka jest ciężejsza do przejechania. Czyli powiedzmy, jak już robimy 30 setka,
czyli mamy już 2900 km, no to kolejna taka setka to jest jak pierwsze 300 km, bo tam już po prostu człowiek cierpi, tam już jest człowiek trup. A jak ktoś przejeżdża pierwsze 100 km, to jest wypoczęty, to jest wyspany, to jest zregenerowany. Rower to jest taka maszyna do przemieszczania się, że jak mamy jazda z górki, to nawet nie musimy pędalować. Na prostym to po prostu sobie jademy lajtowo. No pod górka trzeba się trochę bardziej zmobilizować, ale rower to jest właśnie takie urządzenie, które posiada przerzutki, zębatki różne i możemy sobie dostosowywać przełożenie, więc tutaj pod górka jak jademy, no to sobie redukujemy i dalej my się przemieszczymy, co prawda wolniej, ale my dalej na niskim obciążeniu jademy i zbliżamy się do tej setki, tak? I to po prostu jest dobre, że rower posiada przełożenia. To nie ma tak jak sztanga, że jest stałe jakby obciążenie, no i ktoś wyciska 50 kg, no ale już jego organizm nie ma w stanie wyciągnąć 60 kg. A w rowerze mamy przerzutki, jak już mamy ciężko, no to redukujemy i jademy dalej na tej samej jakby kadencji, na tym samym pulsie i nie ma to żaden problem do organizmu. Naprawdę dużo też leży w naszej głowie tutaj i w naszej mobilizacji, ponieważ człowiek, który chce przejechać, to znajdzie sposób i się zmobilizuje, a człowiek, który jest leniwy i mu się nie chce, to znajdzie wymówka. I tak naprawdę tym bym mógł już zakończyć ten materiał. Powiem wam, znam ludzi osobiście, dla których przejechanie rowerem 20 km, 10 km to już jest wyczyn z kosmosu, to już jest coś, co po prostu rozpieprzy ich organizm i oni do końca życia będą jeździć na wózku inwalidzkim przez to, a mówią to właśnie osoby w sile wieku 20, 30, może i 40 lat. I to jest dla mnie bardzo smutne. I ja wiem, że te osoby nie mają żadnych problemów tutaj z wydolnością, z płucami, z układem kostnym i tak dalej, ale po prostu są leniwe z natury. No i to jest smutne, że nawet jak ja jeździł do szkoły, do pracy rowerem 7 km, to oni po prostu wielkie oczy robili i jak to tak idzie przejechać taki dystans, ja by to już płuca stracił, nie? Takie teksty. No, kiedyś ludzie przemieszczali się dziesiątki kilometrów pieszo, żeby znaleźć jedzenie albo jakieś nowe miejsce na swoje osada. Mieli jakieś tam ubrania ze skóry zwierząt i dawali rada. Ubrania w cudzysłowie oczywiście. A teraz już mamy technologia na najwyższym poziomie. Mamy mega dopracowane zarówno rowery leciutkie, łatwo kręcące się, jak i super ubrania na każde warunki pogody, a mimo to ludzie są leniwi. Życie sztuka wyborów i myślę, że na tym zakończę ten materiał.